Witam pięknie. No już się bałem, że nikt się nie pojawi, ale oczywiście stała załoga Magda, Tomasz, Marcin są. Bardzo mnie to cieszy. Witam serdecznie. No a jeszcze jednej osoby mi tutaj brakuje, która zawsze była pierwsza. O, Michał, witam serdecznie. Ola jest. Ola, kiedy przyjdziesz na wystawę? Tak przy okazji zapytam, ale gdzie jest Beata? Czy już zapomniała o tych naszych spotkaniach? No teraz już nie codziennych, ale cotygodniowych. I tak, słuchajcie, wyszło nam z naszej ankiety, że będziemy się spotykali co poniedziałek. Więc oczywiście zgodnie z waszym życzeniem jest Jasia. Zgodnie z waszym życzeniem pojawiam się w poniedziałek na naszym spotkaniu 42. Co mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy, że znowu was widzę. No i tak na początek, słuchajcie, parę takich newsów dotyczących wystawy, bo tak sobie mówiliśmy, że otwieramy wystawę od 18 maja. Tak, maj mamy, dobrze. No i się otworzyliśmy. No i słuchajcie, no parę osób już przyszło, tak? Mogę powiedzieć, parę osób przyszło, coraz więcej. No po wirusku to trochę jeszcze ci Ola zajmie, ale okej, umawiamy się, tak, niech tak będzie. Parę osób przyszło, w sobotę nawet muszę powiedzieć, że były chyba 4 czy 5 rodzin, czy było 4 lub 5 rodzin, no to całkiem sporo. Więc tak powolutku się rozpędzamy, powolutku się rozgrzewamy, nie ma jakiegoś szału, no i można powiedzieć, że to dobrze z punktu widzenia tego naszego koronawirusa, który mógłby się tutaj przenosić, to nie ma na co i jak się przenosić, bo jest nas tutaj na razie delikatnie, tak? W związku z tym jakby utrzymujemy ten nasz cotygodniowy standard spotkań online'owych, no bo jednak tam sobie jakoś pracujemy, ogarniamy zwierzątka, jest dobrze i cieszę się najbardziej, że was tutaj widzę na tym naszym spotkaniu, także zapamiętajcie, że będziemy się spotykali raz w tygodniu w poniedziałki. Dzisiaj, moi drodzy, chciałbym poruszyć trochę taki temat specjalny, i Bartek się pojawił, na temat pracy z wężami. I nie wiem, czy się domyślacie, co autor ma na myśli, co to dzisiaj będziemy robili, ale jest to taki obszar dość istotny, od którego może wiele zależeć. Na przykład to, czy z tymi wężami się bardziej zaprzyjaźnimy, czy nie, czy te węże będziemy chcieli hodować, czy jednak nie. I dokładnie chodzi mi, słuchajcie, o to, jak wyciągać węże z terrarium, tak? Jak się nie dać zjeść przez węża konkretnie, czy nie dać się ugryźć. Aczkolwiek powiedziałbym, nie, może dość troszkę tak kontrowersyjnie, że wężowi trzeba dać się ugryźć. Tak? Jak chcemy hodować węże, chcemy mieć węża, to ale mam na myśli tutaj młode węże, jeżeli kupujemy sobie młodego węża, to warto, abyśmy się dali ugryźć wężowi. I my mamy tutaj taką zasadę, że każdy nowy pracownik, który się pojawi na wystawie, ale mam na myśli pracowników, nie wolontariuszy, żeby się wolontariusze nie wystraszyli, każdy nowy pracownik musi przez to przejść, tak? Czyli w sposób kontrolowany przez nas musi dać się ugryźć przez węża. No i na początku jest strach. Przecież mam nie ukryć, wąż on wbije w moje ciało, piękne, delikatne, tak, bo to najczęściej dziewczyny u nas pracują, rzadko panowie się pojawiają, ale się pojawiali. To trzeba dać, niestety, wbić te swoje ząbki w swoją piękną, delikatną rękę i na początku jest ból, jest strach, co to będzie, jak on mnie ugryzie. Ale jak ugryzie, to się okazuje, że nie ma naprawdę problemu. No i Ola, bardzo dobrze, w przyszłym tygodniu to jest szybciej niż tam kiedyś po koronawirusie, nie wiadomo kiedy. Okej, wracając do tematu, jak nas ugryzie, się okazuje, że nie ma problemu. Tak? Te węże naprawdę delikatnie gryzą, zwłaszcza jak mamy młodziutkiego węża, jeżeli nas wąż ugryzie, to nie ma krzywdy, nie ma bólu jakiegoś, tak, nie ma problemu. Problem jest tylko w naszych odruchach. Tak? Więc już tam parę razy też o tym mówiłem, że jak wąż nas ugryzie, nie, oczywiście mam tutaj na myśli te węże, które hodujemy sobie w naszych mieszkaniach, czyli nie wąż jadowity, tylko wąż niejadowity, czyli tam jakieś zbożóweczki, które mamy, pytony, wszelakie dusiciele, jakieś tam bołaski i jakieś tam inne
to ten jak nas ugryzie, to dajmy mu czas, żeby puścił. Ja dzisiaj trochę węży będę wyciągał, ale tak, jeżeli mamy mówić o pewnych zasadach BHP, to warto, zanim zaczniemy sprzątać na przykład jakiegoś węża, żebyśmy sobie naszykowali pojemnik z wodą, słuchajcie. Po co? Nie po to, żeby mieć terraria, tylko po to, że jak nas wąż ugryzie, to my musimy tą rękę sobie włożyć z wężem do wody i wąż nas puści, wcześniej czy później, zwykle nie później niż po 2-3 minutach, a z reguły szybciej, nawet po minucie wąż nas puści, bo potrzebuje zaczerpnąć powietrza i nie ma problemu dla nas, tak? A dzisiaj Mateusz też mi chciał pokazać jakiś film z kobietą, może jeszcze gdzieś ten film znajdę, ale wiem, że został usunięty też z YouTube'a. Kobieta chciała wyciągnąć węża, tam boa dusiciela, no i ją złapał standardowo i zaczęła się szarpać tam jeszcze z jakimś facetem. No i ten wąż jeszcze bardziej zaczął się owijać, dusić. To jest normalna sytuacja. Jeżeli szarpiemy się z wężem, który nas złapał, to stymulujemy u niego odruch duszenia. Tak, on jeszcze bardziej się zaciska, wbija nasze zęby, owija swoje ciało, więc z wężem się nie szarpiemy. Węża spokojnie odkładamy z ręką do wody, żeby puścił. Tak jak puści, to już się uspokoi. Witaj Sylwester. Oczywiście mam tu na myśli małe węże albo średniej wielkości węże, czyli tak do 2-3 metrów. Jeżeli hodujecie sobie tam siatkę 10-metrową, to ciężko będzie z nią tą rękę włożyć do wody, więc tutaj jednak musielibyśmy przedsięwziąć, chyba to dobre słowo, dodatkowe środki bezpieczeństwa, czyli takich dużych węży już nie bierzemy sobie zwykłą rączką, taką odkrytą, tylko zakładamy jakąś rękawicę chroniącą nasze ciało, wyciągamy jakimś hakiem, tak, tedarystycznym. I przy tej okazji też mogę Wam tutaj pokazać, to jest hak tedarystyczny na węże. To jest akurat z metalową końcówką, myśmy tą metalową końcówkę sobie owinęli taśmą klejącą. Chodzi o to, żeby przy wyciąganiu węża gdzieś tam nie wbić się, ta końcówka jest ostro zakończona, no to żeby ten hak nie wbił się w ciało węża. Jeżeli chodzi o małego węża, no najczęściej używamy to do wyciągnięcia morelki na przykład, tak? No to nie ma z tym problemu, do morelkę się nie wbijemy, ale niekiedy pomagamy sobie wyciągnąć anakondę. No i anakonda już jest ciężka, waży tych paręnaście kilogramów, jest gruba, więc nie mieści się tutaj już, tak, ma większą średnicę niż odstęp tutaj w tym haku, więc jak się ją podbiera, to ten hak jednak mógłby się wbić w jej ciało, tak? Więc to jest taki patent, żeby krzywda się nie stała wężykowi. Mamy też w sprzedaży, jeżeli będziecie potrzebowali haki z silikonową końcówką, tak? Oczywiście metalowe, ale końcówka silikonowa, która chroni też węże przed skaleczeniem. No i moglibyśmy takiego używać, ale jak już tego kiedyś kupiłem, to już się tego trzymam. Natomiast gdybyście byli zainteresowani, potrzebowali, to i na wysyłkę haki różnej wielkości, małe, duże, ogromne, albo teleskopowe, można też sobie u nas nabyć. To tak troszeczkę króciutko pod kątem reklamy. To jest fajne narzędzie przy wężach, zwłaszcza tych większych trzeba mieć, ale przy małych, na przykład taki fajny składany teleskopowy, też warto mieć. No i słuchajcie, mam tutaj jeszcze taki drugi kij, którym macham Wam przed oczami. Kupiłem to kiedyś sobie w jakimś tam, powiedzmy, sklepie, już może bez reklamy, kryptoreklamy, bo mi ktoś posądzi. Tak możemy sobie zrobić. Kosztowało to parę groszy, raczej służy do wyciągania jakichś przedmiotów, które nam za szafkę wpadną, czy nie wiem, w samochodzie na przykład czasami nie można sięgnąć. Ale słuchajcie, nadaje się też, żeby tam gdzieś złapać wężyka, go przesunąć, przenieść, więc dla lżejszych zwierzątek, bo to naprawdę dość słabe urządzenie technicznie, ale dla lżejszych, tam nie jest burzówkę, hodujecie pytona królewskiego, mamy, no nie wiem, może po boa jeszcze tęczowego, to zda jakieś tam swoje zadanie, tak? Możemy złapać węża i go przesunąć, przestawić takim drobiazgiem, więc nie ma sprawy, można stosować różne rozwiązania, jakiegoś zwykłego kija wyciągniecie, podniesiecie węża i tam go sobie przesuniecie, też się nada. Co my tutaj napisaliście, Michał? Kurczę, będę musiał oglądać jeszcze raz, bo mi głos spadł. Mam nadzieję, że to nie z mojej winy.
Michale, ale oczywiście jest wyjście i gdyby faktycznie to nie było z mojej winy, ale z innych winy coś Wam nie działa, to słuchajcie, nagrywam w lepszej rozdzielczości ten nasz materiał na YouTube'a i można sobie to będzie zobaczyć później na YouTubie w jakości HD, tak? Bo już dużo osób płakało, że ta jakość jest nie do przyjęcia. Myślę, że jak to robimy sobie raz na tydzień, to nie ma problemu. Mogę się pobawić z obróbką tego filmu. Olcia, niestety nie mam już pokarmu dla psów, także ten temat niestety nam umarł. No, przykro mi. Dobra, wracamy, słuchajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wyciągnąć węża z terrarium, bo to jest najważniejsza rzecz. Ja tutaj parę węży wyciągnę i powiem Wam, na co zwracać uwagę. No ale tak jak mówię, gdyby się zdarzyło, że wąż ugryzie, nie robimy paniki, krew się nie tryska, węża wkładamy do wody, wąż puszcza i robimy, co potrzebujemy. Także zobaczmy, słuchajcie, no bo Wy zobaczcie, ja tylko muszę tutaj z kamerą pracować, to troszkę sobie to tak obrócę i ustawię gdzieś tam w wysokości, wiem, trochę pod światło będzie, to będzie gorzej. Jedna kamerka, druga kamerka. Dobra. To mamy tutaj, słuchajcie, kilka węży na dole. Sorry, bo mi się kichać chce. Wybaczcie. Przepraszam. Teraz już z daleka niestety nie widzę, co piszecie, ale tam zaraz powrócę. To zobaczymy. Pierwsza podstawowa zasada, jeżeli mamy wyciągnąć węża z terrarium, jest taka, że nigdy nie kieruję ręki w stronę głowy węża. Tak, to jest największy błąd, jaki możemy zrobić. Jeżeli wąż się patrzy w naszą stronę, ma gdzieś tutaj głowę przy szybce, to nigdy nie wkładamy z tej strony ręki. Nawet jeżeli mamy węża, który nigdy nie gryzł, który jest łagodny jak baranek. To, że nigdy nie gryzł, nie znaczy, że Was nie ugryzie, bo druga zasada, można powiedzieć, brzmi tak, że każdy wąż w terrarium, w jego miejscu, ma prawo Was ugryźć. To jest jego miejsce, tak? Jego strefa, w której sobie mieszka, żyje, funkcjonuje, który czuje się bezpiecznie. Jeżeli wkraczamy tam ze swoją ręką, to naruszamy jego przestrzeń życiową, można powiedzieć, mir domowy, tak, ciszę nocną, i on ma prawo nas ugryźć. Tak? Więc nie możemy pchać wprost do węża tej ręki, bo się wąż wystraszy i wystrzeli w naszą stronę. Czy tam będziemy manewrowali przy nim, czyli posprzątać, bo jakaś tam kubka się zrobiła, tak, czy nie wiem, wylinkę zrzucił, trzeba ją wyciągnąć, czy cokolwiek innego, to zawsze musimy brać węża od tyłu. Czyli tutaj, jak mamy tego bołaska na przykład, tak, jego głowa znajduje się z tej strony, tutaj szyby nie otwieramy, tylko otwieramy sobie z drugiej strony i łapiemy go mniej więcej w połowie długości ciała, ale oczywiście pamiętamy, że wąż jest zwinięty, więc jeżeli ma głowę zwiniętą tu w połowie, to nie, to nie bierzemy go tutaj w połowie, tylko go wyciągamy z tej strony, tak? Od strony, na którą nie patrzy, można powiedzieć. Jeżeli patrzy w stronę do Was, to musimy go złapać tutaj od tyłu. Tak? No i oczywiście złapiemy go, wyciągamy. Najczęściej jest tak, że poza terrarium wąż zupełnie inaczej się zachowuje niż w terrarium. To też już parę razy mówiłem. I tak się faktycznie dzieje. No i jak go sobie wyciągniemy na ręce, to wąż powinien się już uspokoić na tyle, że nie będzie atakował, bo to już nie jest jego przestrzeń. Nie musi jej bronić. Teraz musi się dobrze na naszych rękach poczuć, czyli przede wszystkim musi się na naszej dłoni gdzieś tam zawinąć, tam ustabilizować swoją pozycję, czy na dłoni, czy sobie na szyję powiesimy, czy jakkolwiek będziemy trzymali, czy włożymy do pudełka. Witaj Daniela. To poza terrarium wąż się inaczej zachowuje niż w terrarium. Dobrze, słuchajcie, weźmy sobie wążyka pierwszego, żeby zobaczyć, że wcale nie gryzie, ale pierwszy wąż, to wiecie, jaki tutaj u nas jest. Taki podstawowy, startowy wąż, to jest wąż boa różany. No i jego główka jest z tej strony, ja go wyciągam sobie z drugiej strony. No i z tym to jest pikuj, słuchajcie, bo dobrze wiecie, że te węże nie gryzą, aczkolwiek zdarzyło mi się raz chyba, że ugryzł. Właśnie wtedy, kiedy tutaj miałem jakieś paprochy na prowadnicy, wąż sobie tutaj patrzył, ja odsunąłem szybkę, no i zaczynam merdać tutaj, żeby się tych paprochów z szyby pozbyć, żebym mógł dosunąć drzwiczki do samego końca.
No i wtedy wąż się rzucił, tak? Bo coś mu tam szeleściło, coś mu merdało w tym terarium. Rzucił się ugryz, opuścił, tak? Nie było problemu, ale można się było wystraszyć tego, tak? Osoba, która nie jest przyzwyczajona do gryzienia, zaraz by go wyszarpała, czyli powyrywała mu ząbki i zraziła się do węża, bo gryzie. A to nie o to chodzi, tak? Czyli tego możemy sobie odłożyć. Pamiętajcie zawsze o zabezpieczeniu węża przed ucieczką, czyli zakładamy sobie taki wygięty spinacz, drucik pomiędzy szybki, tak? Najprostszy, najłagodniejszy, najmniej kosztowny, powiedzmy, patent do zabezpieczenia węża, żeby nam nie uciekł. No i mamy, słuchajcie, tutaj drugiego węża, już nieco większego, czyli boa tęczowego. Sprawdzamy, gdzie jest głowa. Głowa jest też po prawej stronie, tutaj się patrzy, to znowuż tej dwiczek nie otwieramy, bo co, bo wąż tutaj jest i przy otwarciu mógłby się wystraszyć. Czyli biorę sobie, otwieram drugie drzwiczki, łapiemy go na środku, tak, i wyciągamy, tak, czyli wąż patrzy w tamtą stronę, ja go sobie wyciągnąłem, łapiąc na środku, no i teraz on może sobie robić co chce, no już nie mamy na niego wpływu całkowicie, żeby na nas nie patrzył, ale teraz już czuję się bezpiecznie, już nie jest w terarium, nie ma powodu teraz, żeby mnie ugryźć. No chyba, że nigdy węża nie wyciągaliście i to jest wąż nieprzyzwyczajony do trzymania go przez człowieka, no to może nas ugryźć. W związku z tym przed wyjęciem węża powinniśmy jeszcze założyć sobie rękawice, tak? Żeby ręka była chroniona, ale mimo wszystko minimalizujemy w ten sposób ugryzienia, tak? Przynajmniej tą rękawiczką, ale też sposobem wyciągania. Czyli pamiętajcie, że nigdy nie pchamy w stronę węża, tak, w stronę głowy rąk, bo to jest błąd. Tak? No i słuchajcie, już jak trzymamy sobie wężyka, to raczej nie ma powodu do tego, żeby się węża bać. I znowu możemy sobie odłożyć, założyć drucik, tak, trzeba o tym pamiętać, żeby drucik zawsze znalazł się na miejscu, czy tam cokolwiek innego macie, bo możecie stosować sobie zamki zamykane na kluczyk. Nie ma problemu, jeżeli macie, teraz muszę jednak sobie tutaj klęczyć przed wami, bo mnie nie widzicie. No i wyciągnijmy sobie jeszcze tutaj boaska tego naszego. Ojejkoś. No głowa jest, słuchajcie, z tej strony, no ale dobra, on w sumie w całości jest po tej stronie. Jak otworzę z tej strony szybkę, to mogę mieć problem, bo do niego nie dosięgnę, tak? Będę musiał go przeciągać przez całe terarium. To sobie spróbuję go otworzyć z tej strony. Ok. No i znowuż, słuchajcie, mam węża, głowa jest z tej strony. No to nie będę pchał rączek teraz do jego głowy, bo tu może mnie dziabnąć. Tak? Wiem, że nie widać głowy, to muszę go sobie tutaj podnieść do góry. Opa. I teraz go mogę sobie wziąć. Tak? I teraz mamy wężyka. Ja go odłożę, słuchajcie, bo on jadł dopiero, ale chciałem tylko pokazać, jak to zrobić, żeby nie dać się ugryźć przez węża. No i oczywiście, jak odłożyliśmy, zamykamy. Sprawa jest załatwiona. Zobaczę, co tam w międzyczasie napisaliście. Daniela, witam. No ja też witam. Dawno się nie widzieliśmy z wami wszystkimi też. To tam coś jeszcze napisał. Paweł jest bardzo dobrze. Z rok nie byłem. No, Marcin. No i wielu, wielu nie było. Dobra. Jest Edziu. Słuchajcie, chodźcie teraz ze mną. Ojku, pójdziemy sobie tutaj jeszcze jednego węża wyciągnąć. Dobra, ja tu trochę tylko poustawiam kamerki, żebyście widzieli lepiej. Dobra, jest jedna kamerka, jeszcze druga, mniej więcej podobnie. No i dobra, słuchajcie. Jedzie, pamiętacie, co w tym miejscu sobie tutaj, w zasadzie to powinno być tutaj, ale że szyba się zbiła. No to trudno, to na razie jest tutaj w mniejszym terarium. Co tutaj mieszka? Ci, co nie pamiętają, to powiem, nie będę taki. Tutaj mam, słuchajcie, mojego pytona dywanowego, czyli węża, który gryzie, na którym pokazywałem też, co zrobić, żeby jak nas wąż ugryzie, jak zareagować.
Jeszcze troszkę to podniesiemy, bo tu guzik widzicie, a ma być ładnie widoczny. Tak, jeszcze tu sobie poprawię. Dobra. Ok. Także weźmiemy sobie teraz morelkę. A moja morelka to w zasadzie pewniak, że gryzie. No i jak to zrobić, słuchajcie? Więc przede wszystkim, żeby nas nie ugryzło, nie ugryzł wąż, no to co? No to przy morelce można sobie założyć rękawice. Albo takie większe, albo mniejsze. Tak, ale jak nie chcemy w ogóle, żeby nas ugryzł, zminimalizować pewność ugryzienia, to weźmiemy sobie większe. A co tam? Jak mamy, to wykorzystajmy, w końcu po to mamy. Czyli ja sobie zakładam rękawice. To jest pierwsza rzecz. Kurczę, trochę mi ręce chyba urosły, bo ciasno. Ale jeszcze jedna rzecz. Mój haczyk, tak? Bo tutaj mogę mieć problem, słuchajcie. Ten wąż jest tutaj zwinięty. Nie dość, że przy samej szybce, tak? Czyli trochę się zwinął między szybką a pojemnikiem z wodą, to jest po lewej stronie całkowicie, jest zwinięty, więc teraz nie jest łatwo go wyciągnąć. Czyli co? Czyli przyda mi się taki haczyk, żebym go troszkę tam sobie podniósł do góry, tak? Bo jak jest zwinięty w kłębuszek, to gdzie znaleźć ten środek? Gdziekolwiek bym go nie złapał tak naprawdę, to no, wszędzie jest blisko jego głowa. Czyli teraz branie go, łapanie gołą ręką, no można by było powiedzieć, jest proszeniem się o ugryzienie i morelka naprawdę nie potrzebuje dużo, żeby to zrobić, żeby nas ugryźć, tak? Więc jeżeli mamy takie pewniaki, tak samo z drugiej strony tutaj mam mojego węża chińskiego czy tam tajwańskiego, tak, samica z dużą pewnością też ugryzie, więc też nie łapiemy za pyszcze, gdzieś tam w pobliżu pyska, jak jest zwinięta zwłaszcza, tylko trzeba ją sobie troszkę tam haczykiem rozplątać, rozwinąć, tak, żeby mieć za co złapać i za ten środeczek. Dobra. Zawleczkę trzeba zdjąć. Kurde, w tych rękawicach to się nie da. Otwieramy szybkę. I najczęściej w tym momencie morelka wystrzeliwuje z terrarium, żeby ugryźć. Ale dzisiaj się nie chciało. Kurczę. Co z tymi rękawicami? One się kiedyś bardziej na mnie mieściły. No i dobra, no i nie ma szans, żeby ją teraz złapać, słuchajcie. No po prostu zwinięta, patrzy się na mnie, no czeka teraz tylko kiedy wystrzelić. To co? No to po to mamy właśnie taki hak, żeby wziąć sobie węża na ten haczyk. Hops. Nadziać. I wyciągnąć, tak? Czyli mamy już za co złapać, to sobie węża trzymamy teraz. I teraz nie ma znaczenia, czy nas ugryzie, czy nie ugryzie, bo po to mamy rękawiczkę, żeby ona nas chroniła, tak, naszą skórę. I jak trzeba teraz posprzątać, to sobie posprzątamy, tak, wodę wymienimy, wszystko zrobimy, to co trzeba. A przy okazji naprawdę zachęcam do tego, żeby hodować morelki, ale nie jest to wąż dla początkujących hodowców, co najmniej średnio zaawansowanych, jak nie zaawansowanych, bo te węże lubią gryźć, tak, to są duże węże, no mamy tam jeszcze większego pytona dywanowego, całkiem sporego, no ma ze 3 metry już samica, natomiast no ten jest troszeczkę mniejszy, ale jest bardzo aktywny, bardzo szybki przede wszystkim, lubi ugryźć, chyba że się zepsuje, to wtedy nie. No i co, no mamy go na ręce, czyli jak go wyciągnęliśmy? Bezpiecznie, tak żeby nie gryzł, czyli z wykorzystaniem haka na węże, i z wykorzystaniem rękawicy, tak nam nic nie grozi. Mogłem to zrobić bez rękawicy, ale nie w tej sytuacji, kiedy jest tak zwinięty. Oczywiście jak sobie tam gdzieś wisi na gałęzi i możemy go złapać na środku, tylko to jest problem. Słuchajcie, druga metoda jest taka, żeby wąż nas nie ugryzł, to musimy dość sprytnie, ale gwałtownie złapać go gdzie? Za szyję, no w tych rękawiczkach to jest mi bardzo ciężko. Ale łapiemy sobie węża, go troszkę tutaj poprawię. O! Bo w tych rękawiczkach naprawdę ciężko go trzymać. Ale okej, łapiemy go za szyję, tak? Czyli zaraz za głową.
jak go trzymamy mu głowę, to możemy teraz z tym wężem robić co chcemy, nie wiem, wyseksować węża, obrać ze skóry, jeżeli mu tam z wylinki, oczywiście stary, jeżeli mu wylinka nie zeszła, czy tam cokolwiek innego trzeba będzie z węża zrobić, podać jakieś leki czasami, tak? To łapiemy go za szyję. Jak to zrobić, słuchajcie, jeżeli wąż się na nas patrzy, no i ciężko go złapać? Fajnie jest, jeżeli odwrócimy uwagę węża, czyli on się na nas patrzy, drugą ręką gdzieś tam majtamy i wąż podąża w naszą stronę za ręką. Tak? Skupia się na ruchu, czyli tutaj ruszamy paluszkiem, on za tą ręką płynie, no i wtedy możemy drugą ręką szybko go złapać. Tak? On patrzy w tą stronę, tutaj o, tak jak teraz, tak? Tu się coś rusza, to go zaciekawia. Nie patrzy, co się dzieje z drugiej strony. Tu musimy też kontrolować, żeby jego zasięg nie miał na tyle wysięgu, żeby złapać nas za twarz, bo się może coś takiego zdarzyć. Tak? Czyli jak odwracamy jego uwagę, majtamy ręczką, on podąża za ręką, to drugą ręką możemy go szybko za tą szyję złapać. Tak? Tylko musimy to zrobić pewnie, jak najbliżej głowy. Dlaczego? Bo jak złapiemy go tak, to wąż się może wygiąć i tą rękę nam ugryźć. Czyli musimy złapać jak? Ojejkuś! Kurde, nie da się pracować w tej rękawiczce. Tutaj go musimy złapać za szyję szybko i tak już bez problemu możemy to robić. Dobrze, zobaczę, co tam napisaliście w międzyczasie. No. Co my tutaj mamy? Raz, dwa, wąż patrzy. Cały czas się spinam, bo ja się boję, że dziabnie. No i Magda, no musisz do nas jeszcze przyjść parę razy, dać się ugryźć. No, sorry, ale no, taka jest misja, taki jest challenge dla ciebie. I my tutaj ci damy oczywiście małego węża Lamplopertisa, który chce gryźć, który krzywdy nie zrobi, ale ugryzie. Trzeba poczuć, co to znaczy być ugryzionym przez węża, żeby przestać się bać tych ugryzień. Im więcej wąż nas ugryzł, im więcej razy wąż nas ugryzł, tym mniej zaczynamy się tego bać, bo się okazuje, że to nie jest jakiś wielki problem. To jest najlepsza metoda, bo unikanie zawsze ugryzienia nie nauczy nas reagować na ugryzienie. Tak? Nauczy nas tylko lęku przed wężem, można powiedzieć. Ale oczywiście może nas gryźć w rękawiczce. To nie chodzi o to, żeby nas pogryzł, tylko chodzi o to, żebyśmy wypracowali sobie odruch. Tak? My bazujemy na odruchach. Tak? Jest jakaś reakcja, jest automatycznie kontrreakcja. Czyli wąż nas ugryzł, to my wyrywamy rękę i gdzieś tam wyrzucamy tego węża. Tak? Więc możemy mieć założoną rękawiczkę i dać się ugryźć w rękawiczce. Ale chodzi o to, żeby wypracować sobie odruchy, nie wyrywania, nie szarpania ręką. Oczywiście zawsze będzie jakiś odruch. Tutaj pamiętam, też kiedyś pokazywałem, jak wąż je. No i wąż strzelił oczywiście w mysz, ale mój odruch był od razu. Tak, zabieram rękę. Ale nie na szczęście, jakoś tam w sposób nieskoordynowany, wyrzucaniem gdzieś tam węża, tylko trochę się ta ręka cofa, ale tylko troszkę. Tak, nad tym możemy zapanować. No cóż, jestem do dyspozycji, Magda. I kto chce? 18 plus oczywiście, bo nie będę dawał tutaj dzieci gryźć, ale kto chce, to możemy to w sposób kontrolowany gdzieś tam przeprowadzić, w ten sposób też w jakiś sposób wyeliminować ten lęk, ale przyjdźcie ze swoim wężem, którego się boicie, bo mi szkoda tam dawać swoich węży tyle razy, żeby gryzły ludzi, zwłaszcza w dobie koronawirusa. Tak, przyjdźcie swoim, wam pokażemy, jak wytłumaczymy, jak bezpiecznie nie wyciągnąć węża na przykład, tak? Albo swojego, albo innego, no albo jak przyjdziecie do nas na szkolenie, no to też możemy takie rzeczy sobie na szkolenie z hodowli węży przeprowadzić w sposób kontrolowany, ale też nie możemy zrobić tak, że najpierw jednego ugryzie, potem drugiego, tylko co najmniej, że jedną osobę, jeden wąż, tak? Takie muszą być zasady bezpieczeństwa. Co tu jeszcze Magda pisze? Stosuję wszystkie wskazówki, o których dziś mówiłeś, by się nie dać Agatce pretekstu do gryzienia. Dobrze nam idzie. No, żeby nie dać pretekstu do gryzienia, ja rozumiem, ale zawsze ten lęk będzie. Jeżeli unikamy tego gryzienia, to zawsze lęk pozostanie. Ale okej, jeżeli będziemy na tyle sprawni, sprytni, że nigdy wąż nie będzie miał szansy nas ugryźć,
tak, bo zawsze stosujemy hak, na przykład zawsze stosujemy rękawice, to okej, okay. No to też nie chodzi o to, żeby koniecznie wąż nas ugryzł, to chodzi o to, żeby było zachowane bezpieczeństwo. Nie. Tylko czasami, słuchajcie, pojawia się problem, dlaczego być warto dać się ugryźć, no bo właśnie czasami trzeba węża, nie wiem, wyleczyć, trzeba go obryć ze starej wyliki, no i teraz trzeba umieć go trzymać, tak, możemy nigdy nie wyciągać węża, ale jak pojawi się problem, nie będziemy mogli sobie poradzić samodzielnie z obraniem węża ze starej wyliki, z podaniem leków, na przykład jeżeli ma zgnica pyska, to też trzeba mu ten pysk wyczyścić, posmarować maścią. Tak? No więc musimy się nauczyć jednej tej obsługi, im szybciej, tym lepiej. Im młodszy jest wąż, tym lepiej, powiedziałbym, bo już z dużym wężem będzie trudniej. Dlatego, że my się przez tych parę lat, kiedy hodujemy węża, nauczymy bać, nauczymy lęku przed wężem. Tak? Jeżeli to jest mały wąż, to się tak bardzo nie boimy jak duży wąż. I dlatego ja czasami dostaję od ludzi węże, bo raz kogoś ugryzł, czyli raz już się ktoś zaprogramował na ten lęk i potem ten lęk się tylko zwiększa. Tak, już o lękach sobie tutaj mówiliśmy na ostatnim spotkaniu z Magdą, więc odsyłam też do tego materiału. Więc jeżeli wąż jest malutki, to jest mała sznuróweczka, to nic wam nie grozi, więc można się dać ugryźć. Ale okej, jakby to zostawiam wam, waszej decyzji, czy się ugryźć, czy nie. Mówimy generalnie dzisiaj, jak nie dać, żeby nas wąż ugryzł, tak? Czyli pamiętamy. Patrzymy najpierw, sprawdzamy, z której strony leży wąż w terrarium i otwieramy go z tej strony, z której nie ma głowy. Nie wkładamy rękę w stronę głowy, tylko od drugiej strony w stronę ciała. Jeżeli wąż jest na tyle sprytny, że obserwuje, co my robimy i podąża za nami, tak? Czy my z jednej strony chcemy otworzyć, czy z drugiej chcemy otworzyć, wąż podąża, to staramy się otworzyć szybkę, zainteresować go machając rączkami, czy tam czym możemy, chusteczką czy coś, żeby wąż wyszedł zaciekawiony do naszej ręki. Oczywiście trzeba zachować dystans, jeżeli to robimy ręką, żeby nie złapał tej ręki, żeby wąż wyszedł z terrarium, wystawił tam głowę i kawałek ciała i wtedy drugą ręką go łapiemy i wyciągamy. Tak? Taki jest bezpieczny sposób, czyli zwrócić jego uwagę, złapać go, czy to na środku ciała, jeżeli ten wąż nie ma tendencji do gryzienia, to na środku. Jeżeli wiemy, że to jest wąż, który gryzie, albo też nie znamy węża, bo od kogoś kupujemy węża, ale ktoś nam mówi, proszę sobie go wyciągnąć, bo ja się go boję, no to również go, tak, sprowokujemy, żeby sobie wyszedł, wystawił głowę, patrzył się w drugą stronę i od tyłu węża łapiemy za szyję, tutaj gdzieś tam tak, zaraz za głową, żeby nie mógł się odwrócić i nas ugryźć. I pakujemy go do wora, tak? Węże najczęściej pakujemy do worków, a nie do pudełek, bo w pudełku węża jest bardzo trudno zamknąć, tak, żeby nie uciekł, z powrotem się nie wyskoczył. Natomiast do worka jak włożymy mu głowę do środka, potem tylko go wsuwamy, tutaj trzymamy zaciśnięty worek i ten wąż może wchodzić tylko do środka. Także worki są bezpieczniejsze. No i tutaj znowu już powiem, jakbyście kiedyś potrzebowali worki na węże, to można je u nas kupić, a pudełka to na przykład tam w Tesco, w Pepco, gdziekolwiek, w Kauflandzie jesteście, w Ikei, tam sobie pudełko kupicie, tylko z pudełkiem jest trudniej, tak, żeby włożyć węża i zamknąć węża. Dobrze, moi drodzy, nagadałem się i pięknie wam dziękuję za kolejną wizytę, za kolejne spotkanie z wami. Spotykamy się tradycyjnie już za tydzień, w kolejny poniedziałek o godzinie 18. I jak były jeszcze jakieś pytania, na które nie udzieliłem odpowiedzi, to się zrekabilituje później, odpowiem po obiadku, tak, gdzieś tam wieczorem siądę. Materiał będzie dostępny na YouTubie. Mam nadzieję, że się wszystko ładnie nagrało, więc jakości HD będziecie sobie to mogli jeszcze zobaczyć. Trzymajcie się, zdrówka życzę i do zobaczenia, może u nas na wystawie też na miejscu. Dziękuję pięknie.